No siema, ja jestem Flotar i wiem, że przyszliście tutaj oglądać odcinek, ale zanim do niego przejdziemy, chwila, ok? za chwilę do tego odcinka przejdziemy, zobaczcie jaką mam gigantyczną pakę, dostałem ją od firmy Ewin, spokojnie też firmy, za bardzo, za bardzo nie kojarzyłem i wysłała mi ona, o, nawet tutaj widać, piękny, piękny podgląd tego, co tam będzie, czyli fotel gamingowy, tak, robię YouTube y przez... Ileś tam lat i nie miałem do tej pory żadnego fotela, normalnego fotela gamingowego, także dostałem od właśnie firmy. Jest rabat, link w opisie oczywiście do do sklepu, gdyby ktoś chciał sobie zamówić i jest rabat z kodem FLOTTER pewnie teraz też Wam się to pojawi na ekranie i możecie sobie taniej po prostu ten fotel zamówić ten dokładnie, który ja zamówiłem nie będę robił żadnego unboxingu ani składania tego fotela, bo wiadomo, że troszeczkę by to trwało, zrobię szybkie cięcie i zobaczymy się po prostu, jakiż fotel będzie sobie tutaj stał i zrobimy sobie takie pierwsze, pierwsze wrażenia i później bez problemu przejdziemy do filmu, także poczekajcie jeszcze chwilkę i Um, I ja sobie go teraz rozpakuję i złożę. Także do zobaczenia za chwilę. No i jestem z powrotem. U was była to dosłownie chwilka. U mnie nieco ponad godzina, ale jest krzesło złożone, jak widzicie, czarno-biały kolor. Możecie napisać w komentarzach, jak Wam się podoba. Powiem Wam, że one jest ogromne. Nie spodziewałem się, że będzie aż takie ogromne. W ogóle przysyłka ważyła prawie 40 kg. Także mogłem się spodziewać, że coś, coś jest tutaj na rzeczy, ale do tej pory siedziałem na zwykłym takim krześle. To jestem ja jak coś. Tylko sorry za ten dziwny kąt kąt kamerki, ale chcę Wam zaprezentować krzesło, a nie mnie, bo mnie widzicie w sumie na co dzień. A tego krzesła, tego fotelu, przepraszam, to jest fotel, nie krzesło, muszę o tym, muszę o tym pamiętać, to nie widzicie zbyt często. A tutaj możemy, widzicie, sobie ustawiać, że są podłokietniki bodajże, tak to się nazywa. Mamy oczywiście poduszkę pod kark, poduszkę pod lędźwia i powiem wam, że jak usiądę na tym, to muszę sobie poduszkę o, robić coś takiego, bo jest, ja jestem troszkę wysoki, znaczy tak mi się zdaje, 1,84 e, i e, po prostu muszę tą poduszkę troszeczkę podnosić, ale poza tym wszystko, e, wszystko jest ok, tak mi się zdaje czy coś jeszcze chciałem wam powiedzieć? Chyba nie chyba za chwilkę sobie przejdziemy po prostu do tego, e, do tego już normalnego filmu Mam nadzieję, że krzesło Wam się podoba. Mi się naprawdę połączenie kolorów czarno-białego, bo zawsze są te takie gamingowe, czyli czarno, czerwony, czarno, niebieski, a tutaj mamy taki troszeczkę inny kolor, oczywiście tak jak mówiłem firma Ewin. Tutaj mamy wszystko napisane, i przypominam, że jest e, kod rabatowy. Flotar link jest w opisie, gdybyście chcieli sobie e, zamówić takie krzesło jak ja. Tylko ostrzegam, musicie być naprawdę e, wysocy, bo jeżeli zamówicie, nie wiem, macie tam metr m metr 60, no to, no to średnio taki, e, taki fotel Wam się przydaje. Ja sobie teraz usiądę szybciutko na nim. Wiem, że jest nadal dziwny kąt kamerki, wiem, że wychodzę tutaj grubo. Nie jestem gruby, proszę nie pisać e, takich rzeczy w komentarzach. I poza tym, o, możemy. Oczywiście się rozłożyć. Ja, to jest dopiero moje, nie wiem, drugie posiedzenie, coś takiego. Tak jak mówiłem, muszę sobie tam em, poduszkę, e, poduszkę ogarnąć i tak się to prezentuje. Wydaje mi się, że naprawdę fajne krzesełeczko. O mówię z tą poduszką, tylko jest jeden problem. Poza tym, możemy nawet się położyć, jeżeli ktoś lubi leżeć. Ja przyznam szczerze, nie czuję się teraz e, zbyt bezpiecznie, ale jest taka opcja. <laughs> jest taka opcja, gdyby ktoś. Ja Chciał, w ogóle nie wiem, jak mnie słychać teraz z mikrofonem, także podnieśmy się. Okej, okay. No, także spoko, Oczywiście, z tą poduszką będę musiał coś zrobić, coś. E, może jakąś się uda ustawić troszkę wyżej, żeby, żeby właśnie pokrywała mój karat, żeby idealnie po prostu tutaj była. Poduszka na lędźwia, idealna po prostu na lędźwia. E, wiadomo, jeżeli nie chcecie mieć problemów z kręgosłupem, to warto, e, warto taką poduszkę po prostu mieć. I co? Wydaje mi się, że e, to na tyle. Przejdziemy sobie za chwilkę do slime ranchera. Dzisiaj będzie odcinek właśnie z tej gierki, pewnie nawet po tytule widzicie. Dajcie znać tak jak mówię, jak Wam się to krzesło podoba pod względem wyglądu, no bo nie mieliście okazji siedzieć, chyba że ktoś zamówi, to dajcie też dajcie znać. Nie ukrywam, że krzesło jest troszeczkę, troszeczkę drogie, ale moim zdaniem, moim zdaniem warto. Dziękuję jeszcze raz firmie Ewin za podesłanie tego krzesła, a my już przechodzimy do filmu. Oczywiście zapomniałem powiedzieć o najważniejszych rzeczy, czyli ile tego rabatu jest? Jest to minus 10% na właśnie to krzesło aktualnie znajduje się na stronie na stronie ewinracing.eu i zobaczcie, aktualnie też jest promocja minus 17%, czyli normalnie krzesło kosztuje 409 euro. O Jezu, dużo, dużo. Aktualnie jest promocja minus 17%, czyli 339 euro. Ale jeżeli użyjemy kodu flotar, czekajcie, tak się w ogóle prezentuje całe krzesło, wiem, że. Na kamerce nie było to widoczne, także możecie sobie teraz zobaczyć, to jest bez poduszek, bo można je oczywiście odpiąć, jeżeli nie są nam jakoś tam potrzebne, klikamy sobie buy now. I ciekawostką jest to, że z tego co widziałem chyba przesyłka jest za darmo. Nie jestem do końca pewien. E, zobaczcie, tutaj mamy total shipping, free shipping, czyli za darmo, e, za darmo jest przesyłka i wpisujemy sobie tutaj vouchers, wpisujemy sobie flotar. I już oczywiście sprawdziłem, czy to e, na 100% działa. I mamy 339 euro. Klikamy sobie e, OK i naszą e, odejmuje 34 euro. 34 euro to jest, czekajcie, 146 zł. Także wydaje mi się, że warto wpisać kod promocyjny, flotar. E, I ostateczna cena to 305 euro. Czekajcie. 305, 305 euro wychodzi 1313 zł. aktualnym kursem. Tak, nie musicie pisać w komentarzach, że to jest dużo. Nie wszyscy mogą sobie na coś takiego pozwolić, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka jakiegoś krzesła, to może w sobie w coś takiego zainwestować, a ja już na 100%, już Was nie zajmuję i przechodzimy do slime ranchera. Życzę Wam miłego oglądania i sorki, że um, musiałem jakby wcisnąć to w ten film, ale chciałem jakoś też podziękować właśnie filmie firmie Ewin Racing za dostarczenie tego krzesła i nie, nie zostało mi zapłacone, dostałem tylko i wyłącznie krzesło i chciałem po prostu podziękować, to tyle. Także miłego oglądania, teraz już na 100%. Mam nadzieję, że wytrwaliście spokojnie. To była tylko jednorazowa akcja z tym fotelem, ale mam nadzieję, że przetrwaliście bez żadnych, bez żadnych problemów. Także witam, ja jestem Flotar, to jest Slime Rancher. Powiem Wam, że wygodnie mi się siedzi. M muszę przyznać, że jest naprawdę naprawdę spoko. Ustawień kamerki dzisiaj. Nie zmieniam. jeżeli będę prześwietlony, jeżeli będę zbyt ciemny, trudno e, przeżyjemy to. Dostałem masę fajnych rzeczy od was. Po pierwsze, Flotar, ty debilu, nie hoduj tych różowych slajmów, bo one są kompletnie bezużyteczne. Warto hodować mutanty, bo to są dwa slajmy w jednym, czego się w sumie domyśliłem, ale i tak e, dzięki każdej osobie, która to napisała. I mówiliście, Flotar, eksploruj po prostu. Idź sobie, eksploruj e, w dupie ze wszystkim, w dupie z... E, Czymkolwiek roślinki będą się same podlewały, nie musisz tego robić, to po co jest w takim razie woda? Po co jest woda? Napiszcie mi woda. Złoty slime nie można go swoić. Jeżeli damy mu chyba jedzenie, to on mi da jakieś ultra rzadkie rzadką kupę swoją, czy ten surowiec i powinno być. Powinno być spoko. Dobra, także dziś, dzisiaj idziemy eksplorować. Tylko i wyłącznie będziemy eksplorowali sobie cały świat i wiem, że napisaliście mi, że. Mm, Gordo, którego ostatnio próbowałem nakarmić na maksa, on mi nie da klucza. Tylko czekajcie, co, coś mi innego da. Nie, nie pamiętam dokładnie co to było, ale wiem, że muszę go jeszcze nakarmić. Damy mu parę kurczaków i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy oczywiście jakieś te. Jakieś siedzonka, ale my nie, 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 nie. W ogóle nie wiem, jak mnie słychać, bo mam troszeczkę dalej mikrofon. i... Tak, w sumie jest mi wygodnie, jak siedzę. Będę musiał, to będzie taki testowy odcinek. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj mamy małe kurczaki, my nie chcemy małych kurczaków. E, tutaj mamy wodę, która w sumie nie jest mi do niczego potrzebna. Także dzisiaj sobie pozwiedzamy troszeczkę tą krainę. Tak jak mówiliście, warto po prostu pozwiedzać, a nie. Ja cały czas myślałem, że gra polega na tym, że zajmujemy się swoją farmą, a nie tym, że. Okej, okay, zobaczmy. Um, a nie tym, że muszę zbierać te slajmy. Znaczy wiedziałem, że to jest ważne, ale nie wiedziałem, że aż tak ważne, okej? Okay? Tak, tak, tak bardzo nie wiedziałem i tutaj powinny być kurczaki gdzieś. Nie ma, nie ma żadnego kurczaka, to jest dziwne. Okej, okay, kur... Dobra, tutaj mamy. Chodź kolego do mnie. Mój mały kurczaczku. Czy jest jakiś jeszcze, który chciałby. Chciałby się ze mną zaprzyjaźnić. Nie, dobra, chyba, chyba nie ma żadnego kurczaka. Tak, chciałbym nakarmić się gordo, bo pisaliście mi, co on daje. Mm, ale nie pamiętam, co. Ja dosłownie, nie wiem, 10 minut temu czytałem te komentarze. Proszę bardzo. A, my, myślałem, że już mi, e, już będzie zadowolony, ale nie. W ogóle noc nadchodzi. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się wybrać w nocy. Ale spróbujemy. Tu są oczywiście złe się ma slajmy. Ale one, powiem wam, że niby są takie... O, jesteśmy... Dobra, jesteście agresywne. Chciałem powiedzieć, że nie są agresywne, a tak naprawdę nie są, ale nie. Są agresywne. Pewnie odcinek będzie e, troszkę krótszy, bo będę chciał tylko i wyłącznie po prostu e, sobie pozwiedzać tą mapę, bo nadal nie wiem, jak stąd wyjść. Serio? Czy budget pakiem na 100% nie mogę stąd wylecieć? W sumie sprawdzimy, sobie patrzcie. Ok, jestem tutaj. Dobra, niech mi się naładuje staminka. Widzicie? Nie mogę tam. Czyli w jaki sposób ja mam... Co, co, co ja mam później zrobić? Jak ja mam wrócić do domu z tymi wszystkimi nowymi slajmami, którymi pisaliście... Brierherr, okej, okay, to jest bla bla. Nie rozumiem, o co chodzi. O nie, słyszę tą muzykę. Ta muzyka zwiastuje niebezpieczeństwo. E, musimy sobie na pewno poodkrywać te... Wszystkie demos, blanket, Simpsons, jungle of sort, ok, czyli to jest jakaś dżungla tam. E, musimy sobie odkrywać teren, bo to na pewno się mi przyda. I tutaj mamy. A, wiecie co? So, po, po, pozbieram sobie to. Tutaj w ogóle jest taka kulka. Nie, nie mam pojęcia, o co z nią chodzi. Ale mogę ją ją wystrzelić, gdyby zaszła taka potrzeba. Dobra, zobaczymy. Cię mm, w ogóle tutaj byłem? Ok, tu są. Tu są te slajmy wybuchające. ła! Wow! Ci... Co to jest? Kim ty jesteś, kolego? E... Co to jest? Hunter Slime, never mind the rabbit, have you seen any chickens? Uuu, on lubi kury. I utworzył się zły slimik, także wystrzelmy go w powietrze. Mo mo... Kurde. Kurde, dobra, musimy tutaj posprzątać, bo przyszedłem i od razu się zaczęło wszystko psuć, także to na pewno moja wina jest. E, dobra, mm, polećmy sobie dalej. Czy tutaj coś jest? Aha, tu jest most. Ja tam nie mogłem iść, bo mam pewnie za słaby jeszcze backpack. Jakieś slajmy chcą ze mną iść? Może... Nie, dobra, nie, nie chcecie. Ja sobie pozbieram tego. O kurde, czy jest kolejny slajmik? Mm, dobra, to jest ten miod, a nie, to jest... To nie, to, o kurde, co to było? Dobra, tam jakieś powiem wam, że się takie dziwne gatunki tworzą tego wszystkiego, że nawet człowiek nie, nie ma pojęcia, jak na to, e, na to zareagować, ale wiem, że powinienem iść w inne miejsce, bo tutaj próbowałem iść. Dobra, spróbujemy sobie iść tam. Po prostu na wprost. E, wiem też, że nie powinienem za bardzo zwiedzać tego mm, obszaru samotnie, w nocy, ale w sumie ta chyba gra nie ma multiplayer, nie? Tak mi się zdaje, że multi nie jest jeszcze zaimplementowane i ciekawe w ogóle, czy będzie. Tam coś jest. Okej, okay, tu są te wodne slajmy, to ja wiem. O, siema. Ale... o kurde. Wypierdzielać mi stąd, no. Idź sobie, głupi slajmie. Dobra, wiecie co? Ja je zostawię, bo z tego co widziałem, one po prostu się same e, będą resetowały. Ok, na razie nie widzę nic przydatnego. Znaczy hunter slima mam. Gdybym miał dwa, to. Nie, szkoda, że te slimy też nie mogą się jakoś tam rozmnożać. To na pewno też by było spoko. Żebyśmy mieli dwa slajmy, później 5000 slaimów. Wejdę sobie tutaj. I to są kurczaki. Biedne kurczaki. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Kurde, za bardzo nie wiem gdzie. E, gdzie mam iść. Znaczy z tego co czytałem komentarz, to w jakiejś tam minucie właśnie przechodziłem obok gordo. A, i tu jest klucz potrzebny. Dobra, tutaj byłem. Tutaj na 100% byłem. Czyli musimy. E, musimy iść powiedzmy tam i tutaj w prawo teraz. Tak, w prawo. I tutaj mnie. Znaczy tutaj byłem, ale tu gdzieś jest gordo. Gdzieś na pewno jest tutaj gordo? Jezu. No, dlaczego te slajmy, wypierdzielaj mi stąd, dlaczego, po, po co one w ogóle tutaj są, dobra, muszę iść pewnie tutaj, pamiętajcie, że to jest odcinek zwiedzamy krainy, eksplorujemy, próbujemy się dostać jak najdalej, eee, próbujemy na, nakarmić kolejnego gordo, żeby dostać jeszcze lepszego slajma, żeby jeszcze więcej hajsu zarabiać, tutaj coś jest, okej, okay. ja przechodziłem przez ten tunel, przyznam, że nie pamiętam. To są? Okej, okay, to są pogofrut, ale jakieś takie zgniłe, jakby. Także nie wiem, czy będą one mi potrzebne. Musimy znaleźć kolejnego gordo. To jest. Uuu! Tu jaka jest druszka ukryta? Czyżby ona. Jezu, nie straszcie mnie! I mamy kapsułę. Możecie napisać o co chodzi z tymi kapsułami, jak je otworzyć. Bo niby tam jest napisane, że one są zamknięte, ale ja bym chciał jedną chociaż sobie otworzyć, żeby zobaczyć, co w takiej kapsule jest ciekawego. Dobra. Może tam na górę? Muszę jakoś się dostać. Bo tu jest ta kapsuła, dobra. Na razie rozpoznaję w miarę teren. Tu powiem Wam, że trochę mi światło świeci w monitor i średnio widzę cokolwiek. Ale o, w ogóle na tym ekranie. Ja mam dwa ekrany. Tutaj jest masakra. Tutaj wszystko jest spokojne, nie będę tak grał. Spoglądał na ten ekran. Będę spoglądał przed siebie, ok? Dobra. Hmm. Hmm. Tutaj nic nie ma, ale. Znaczy teoretycznie powinno coś tutaj być. Uuuu. Jezu, on jest zły, to jest zły wybuchający slime. ok? Sorry. Feral slime. A, i mogę sobie przejść tam dalej, ale ja bym chciał. Nie, dobra, na górze nic nie ma. To teraz się upewniłem, że na górze nic nie ma. Zajdziemy sobie tutaj. Tutaj jest ta dolinka złych slimów dobrze pamiętam. I ktoś mi... Może tutaj jest jakaś ściana? Wypierdzielaj! O! Ej, zamieniłem go! Czekajcie, czy ja poszedłem dobrze? Tak, poszedłem w miarę... E, w miarę w dobrą stronę. Pozbierajmy sobie oczywiście. Powiem wam, że to jest totalny młyn, to co się tutaj dzieje. I idźmy sobie jeszcze... Czekajcie, ja stąd przyszedłem. Okej, okay, tak żebym się cały czas mógł rozeznać w terenie. I mogę sobie iść... Tutaj nic nie ma. Tutaj jest kolejna kapsuła, która jest zablokowana. Mm, tutaj nic... Wow! Kurde, chciałbym jednego chociaż uratować, tego e, slime'ika miodowego, ale niestety... Chyba nie będzie mi to dane, idziemy sobie dalej. I to jest kolejna kraina, tylko kurde, nadal nie odblokowałem... Tego, co, czego chciałem odblokować. Oj, 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 one idą za mną. Chcę albo tabliczkę, ale nie, chyba mnie tutaj nie było. Tak, to są Boom Slime'y. A to są zwykłe Boom Slime'y, prawda? Kurde, gdybym miał Hunter Slime. Eee, dobra. Spróbujmy sobie takiego. Pek, pek, pek. No nie, nie chcę, nie chcę żebyście się... Dobra, żadnego sobie nie weźmiemy. U, to jest połączenie mielowego i tego drugiego. zarombiste połączonko. Tylko chciałem sobie zebrać jakiegoś, jeden przynajmniej okaz, bo mam już Hunter Slime'a, który. Co to jest? Ale. Co to w ogóle za wyspa? Tak się zastanawiam i dlaczego ja wszedłem w teleport? Znaczy spoko, bo mam Hunter Slime. A. A, także mogę wybudować mu śmiało jakąś klatkę i sobie połączymy na przykład dwa slimy Zastanawiam się, jakie dokładnie chcę, aby to były slime. Kupimy klatkę. Um, rock slime. Hmm. Czekajcie, ja w ogóle muszę nakarmić je. Także <grytanie> zwiedziliśmy sobie trochę świata, ale trzeba wrócić. O kurde, czy to są normalne marchewki, zdrowe, takie dobre? O nie wiem, wy wyglądały jak zgniłe marcheweczki Weźmy... To jest szybkość karmienia tutaj. Jak coś to, to się dowiedziałem od was I weźmy, zbierzmy co nieco Mid slime, kurczaki Mamy dużo kurczaków? Ja e, w parę w sumie jest Dobra, nakarmimy Nakarmimy troszkę tutaj ha, Połączymy Hunter slime'a, ale zastanawiam się z jakim slimem go połączyć On lubi mięso, to może połączę go z tym będzie podwójne mięso. On będzie potrzebował podwójnego mięsa. Um, ok, kupmy sobie to. High Walls Autofidera nie mogę kupić, dobra. Mój pierwszy slimik. I pierwsza, pierwsza. A, on jest niewidzialny. I czekajcie, jak one się mogły w... rozmnożyć. Aha, już wiem. Czy ja muszę dać mu to jedzenie? Proszę bardzo. Uuu! Tabi Hunter. Powiem wam, że nie wygląda jakby. Okej. Okay. Nie wygląda jakby był e, przyjaźnie do mnie nastawiony. Mam. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, co ty kolego chcesz mi tutaj przekazać. Siedź sobie na razie w tym miejscu. Ja muszę to zebrać i posprzedawać jak najwięcej rzeczy. Aktywujmy jeszcze raz. Kurde, tabi slime ten. Jeden. Nie jest, e, znaczy, no jest nieprzyjaźny. Nawet nie wiem, gdzie on teraz jest. Czy on jest w klatce? Niech on chyba wyszedł z klatki. Dobra, idę sobie to sprzedać. Za chwilę pomyślimy, co dalej zrobić. Bo ja chyba będę musiał kupić po prostu e, ściany, znaczy sufit, tak, żeby nie mógł wyskoczyć. I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Tu, patrzcie, się ukrył. Chodź tu kolega, Kurde, mam nadzieję, że będzie warto. E, będzie warto go... znaczy, że to będzie opłacalny solar, solar Shield, Earnet. Okay. Tak, i powinniśmy mieć siatkę. Nice! Dobra, teraz spróbujmy mu dać mięso. Zobaczymy, co mi da tak naprawdę z siebie. Czy warto go, e, czy warto go trzymać, czy też nie. Dajmy. Okej. Okay. Lubisz takie rzeczy? Chyba lubi. Hmm, na razie jest dość agresywny w stosunku do mnie. Music Box. Eee, Slime. Eee, no w sumie to też mógłbym sobie kupić. Slimy wtedy będą o wiele przyjaźniej nastawione. Halo, zje Meat. No, dawaj mi coś z siebie. Powiem Wam, że to chyba najgorsze połączenie slima dajcie znać czy w ogóle opłaca się tego tego slajma trzymać czy na przykład coś źle zrobiłem i powiedzmy że ta hybryda nie zadziała i kurde muszę znaleźć miejsce na trzymanie czekajcie one owoce, o one jedzą wszystko czyli zjedzą na pewno owoce w ogóle muszę się przespać nawet nie ogarnąłem jaka jest jaka jest godzina, dobra proszę zjadać wszystko Okej, okay, zjadają i czy ja mam tutaj w cesarkę Mam wsesarę! Uuu, zapomniałem, że ja tutaj mam już e, do zebrania parę rzeczy i mam wreszcie owoc. Hunter Lord i Tabi Lord. Tabi nie jest zbyt drogi. 20 parę, ale Hunter. Mam nadzieję, że Hunter będzie drogi. 80. To się to, to się ceni. Nie wiem, co one tutaj robią. Eee... Dobrze, że nie zjadły swojego jedzenia nawzajem. Okej... Okay. jak coś masz drugiego kurczaka. I co my... Uuu, 23. Dobra, idziemy sobie to sprzedać. Nie wiem co tutaj się stało. I będziemy kończyli odcinek. Oczywiście cały czas będę czekał na wasze rady e, odnośnie slime ranchera. Pozwiedzaliśmy sobie świata, ok? Także tak, każdy powinien być zadowolony. Trzeba będzie porobić troszeczkę więcej, um, troszeczkę więcej hybryd. Sorry, że ten odcinek mówię będzie krótszy, um, ale ze względu na, to, mm, no, na Na to co widzieliście na samym początku. Mniej więcej, tak to wyglądało. W ogóle mogę sobie jeszcze sprzedać. E, hani Miód, zobaczymy ile hajsus za, za to zarobię. Ok, tutaj USE 8. 66. Ula la! Także mam powiedzmy 1300 kasy. Jeżeli wszystko teraz zbiorę, możecie napisać na co, na co powinienem to wydać, co powinienem aktualnie kupić, co mi się najbardziej przyda. Piszcie oczywiście w komentarzach i za chwilkę się żegnamy. Sprzedam sobie tylko to i lecę dalej nagrywać, bo mam powiem wam, że dużo filmów do nagrania. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku w Slime Ranger. Na razie, pa pa!